Dobry Państwu, pozdrawiam Państwa z Garten T, tutaj z Orchiwy i chciałem opowiedzieć dzisiaj o ubraniach. Więc większość ludzi dzisiejszego świata ubiera się w rzeczy syntetyczne, które są poliestry i inne tego typu podobne ubrania, które są syntetyczne. Ja osobiście nie polecam takich ubrań, ponieważ one szkodzą na zdrowie, powodują, że się produkują jony plus, które są szkodliwe dla zdrowia, które nam po prostu nie pomagają w dobrym samopoczuciu, a przeciwnie, utrudniają nam, żebyśmy się dobrze czuli. Także ja bym polecił może ubrania bawełniane, które raczej są naturalne, z bawełny, z jedwabiu, takie, które nie będą wytwarzać jonów, które są negatywne dla nas. Ponieważ jony minus, które są dobre dla nas, pochodzą z takich raczej ubrań naturalnych, z bawełny, z takich po prostu naturalnych produktów. A jeżeli się ubieramy w rzeczy syntetyczne, one jakby nam blokują naszą energię, proszę Państwa. Jeżeli ubranie albo dres jest z gumy, ja wielokrotnie się czułem jakby zablokowany. Ja nie mogłem dojść do ludzi moją aurą, moją energią, bo po prostu ubranie, które jest gumowe, jakby po prostu blokuje nas. Tak samo jest z aronitem, z moim odpromiennikiem. Jeżeli ja go zawinę w folię bąbelkową, on, jego energia nie przejdzie tej folii. Proszę Państwa, nie przeniknie tej folii. Dlatego wszelkie gąbki, wszelkie folie bąbelkowe, wszelkie tego typu rzeczy z plastyku naprawdę blokują energię i właśnie od niedawna to zacząłem zauważać, że jeżeli mam dres na sobie, który jest syntetyczny, on po prostu mam większy problem z moją ekspresją do ludzi, z moim dojściem do ludzi, żeby po prostu im coś na przykład ofiarować, jakiś dysk, jakąś muzykę czy coś, żeby po prostu starać się coś przekazać innym ludziom, po prostu czuję się, jakbym był zablokowany. Dlatego w Indiach się wytwarza dużo ubrań właśnie z bawełny i one są bawełna grubsza, cieńsza, ale one są naturalne, proszę Państwa, i one nam nie zaszkodzą. Co nie mogę powiedzieć o jakichś skafandrach syntetycznych, o jakichś dresach gumowych, o stroju do nurkowania, który jest gumowy, który nam blokuje energię. No po prostu czepek gumowy też nam blokuje energię głowy. No to wszystkie rzeczy takie z gumy, no po prostu nie polecam ich, jednym słowem. No po prostu są bardzo szkodliwe dla zdrowia i nie są to rzeczy dobre. Również chcę Państwu powiedzieć, że butelki plastikowe do wody, do soku, do czegokolwiek po prostu też szkodzą. Też są bardzo szkodliwe i też ja bym nie polecał w ogóle tych butelek plastikowych, bo one mają bardzo toksyczne składniki. Ten plastik w ogóle, on jest zrobiony z takim cyanuro, to się po hiszpańsku nazywa. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie po polsku, ale cyanuro to jest bardzo szkodliwy produkt i on jest używany właśnie do takiego zabarwienia niebieskiego butelek jako taki barwnik i po prostu on jest bardzo, bardzo szkodliwy i naprawdę nie polecam tego produktu, by używać butelki plastikowe i do płynów. I już wolę, żebyście Państwo mieli butelki ze szkła albo metalowe jakieś termosy, ale nie polecam w ogóle absolutnie butelek z plastiku do przechowywania płynów, do picia soków czy wody czy czegokolwiek. I to by było na tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli chcecie Państwo się kontaktować ze mną, możecie, kochani, pisać na mój e-mail, który jest pod YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.